Witam na konferencji prasowej Komendy Zarządu Systemu SSA. Siarkotowe z Banka Hasanok. Spotkanie zakończyło się 9:23. Prosimy o odpowiedź pana trenerów, najpierw trener gości, pan Marcin Cipła. Ja wiem tak, no, pierwsza tercja ciężko się grało z Zagłębiem. Postawili nam dość wysokie warunki, walczyli chłopaki. Natomiast druga i trzecia tercja już kontrolowaliśmy, strzeliliśmy tam więcej goli i wygraliśmy mecz. Pochwała dla chłopaków. Najważniejsze rzeczy, punkty. Wjedziemy z powrotem do Sanoka i na przerwę jesteśmy ze zwycięskim meczem na koniec. Dziękuję. Karol, wiesz pan najlepszym zawodnikiem dzisiejszego meczu w swojej drużynie? Ciężko jednego zawodnika wybrać. Ja myślę, że tu cała drużyna zasłużyła na pochwałę, także całą drużynę pochwalę. Dziękuję bardzo. Poprosimy o głos trenera gospodarzy, pan Krzysztof Pociało. No ja jestem, że nie powinien trochę mówić, że po przegranym meczu jest zadowolony z gry drużyny, ale ja to powiem. No, jestem zadowolony z gry mojej drużyny. Potykaliśmy się z niebyle kim, z mistrzem Polski, drużyną naszpikowaną kadrowiczami i bardzo dobrymi obcokrajowcami i gwiazdą naszą, gdzie na pewno to, ja myślę, że gra Wojtka w dzisiejszym meczu wyzwoliła w tych młodych chłopcach tą adrenalinę. Nie chcieli być gorsi od Wojtka na pewno, chcieli mu gdzieś tam dorównać. No ja się nie dziwię, bo no, nie będą mieli pewnie za często takiej okazji spotkać się z gwiazdą NHL-u. Także myślę, że to dla nich działało mobilizująco. No jestem zadowolony z tej gry, bo no, postawiliśmy tak jak Marcin powiedział, dość wysoko poprzeczkę dla drużyny Sanoka. No na pewno błędy, których żeśmy się nie ustrzegli, ale drużyna, tak jak mówię, drużyna Sanoka jest naszpikowana takimi gwiazdami, że wykorzystywali te nasze proste błędy i no, dlatego żeśmy przegrali. W końcówce no, próbowaliśmy coś jeszcze zdobyć, jakiegoś kontaktowego gola, nie udało się. Efektem może taka mała bójka, Wojtek. Ja myślę, że dla publiczności to no, było to atrakcją na pewno. Myślę, że nie stało ci się nic. Nie, wszystko dobrze. No, ja myślę, że to jest męski sport i takie małe jakieś starcie, to są wkalkulowane w nasz zawód. Trenerze, najlepszego zawodnika prosimy? No ja myślę, że nas zasłużyła cała drużyna, ale no, na pewno to już podawałem Bartek Nowak. Dziękuję bardzo. Razem z nami na konferencji jest również Wojtek Wolski. Wojtek, jak ocenisz swoją grę w dotychczasowych meczach w Polsce? No i co dalej tak naprawdę? No fajnie było. Nigdy nie miałem taką szansy jeszcze grać w Polsce. Dobrze, dobry trening dla mnie był. Fajnie się trenowało w Sanoku i naprawdę bardzo miło mi było. Jestem szczęśliwy, że drużyna była taka fajna, że akcesowali mnie, że tam naprawdę łatwiej mi było tam, bo wszyscy chłopaki naprawdę są fajni w drużynie. I myślę, że dobrze grałem. Może jeszcze parę tygodni treningu w Toronto na siłowni, na lodzie i bym był gotowy, ale jeszcze nie znalazłem formę na 100%. A dzisiaj ja niedobrze naprawdę grałem, ale drużyna dobrze grała, nasza trzecia linia naprawdę dobrze grali. Ostatnie dwa mecze fajnie jakoś znaleźli formę, strzelałem bramki i dużo szansy mieli. Myślę, jedyna rzecz, co pamiętam o tej grze, że sędzia beznadziejny był. Naprawdę to on zgubił kontrolę gry po pierwszej tercji. Fajnie jest, jak oni agresywnie grają i to dobrze. To jest dobre dla sport, dla polski hokej, dla poziom. I tak ma być, że oni mogą agresywnie grać i to jest ok. Ale jak my mamy jakieś faule, oni mają falę, a sędzia nie wiem, gdzie on patrzy i zgubi kontrolę gry, na koniec gry takie rzeczy zdarzają.
nie? I jak ja muszę się sam bronić, to będę. I to jest okej, okay. Ja to zrobię. Ale jak to będzie zdarzyło się cały czas, jak on będzie na meczu, nie? To będą problemy. I nie wiem, jak on może być sędzia w tej lidze. Tak nie może być. Bo coś się stanie, jakąś kontuzję będzie, bo jak on nie będzie używał gwizdek, to później wszyscy sobie tak jeżdżą i robią co chcą. Nie mówię, że od nich drużyny, od nas, mówię, że w grze, że tak się zdarzy. Jak on nie będzie miał kontroli, to coś się zdarzy. I nie może tak być. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania trenerów i zawodnika. Wojtek, nie uważasz, że to jest taki problem ogólnie polskiej ligi z tym sędziowaniem? Bo rozmawialiśmy nie dalej jak w zeszłym tygodniu w Krakowie i też mówiłeś, że sędzia był bardzo jakby w jedną stronę sędziujący, puszczający wiele fauli. I trudno, żeby ten hokej tak szedł w dobrym kierunku, jeżeli tak. Nie wiem, czy w całej lidze, bo grałem 9 meczów i te inne mecze były okej, okay, nie? A ja myślę, w Krakowie i tu jakoś... Nie wiem, co sędzia myśli, czy on myśli, że on ma jakiś wpływ na mecz, czy on ma jakieś decyzje robić, że okej, okay, jest 3-1, to dam im karę, bo będzie 3-2 i lepszy mecz będzie, albo jest 5-1, to nie mogę im dać już przewagę, bo strzelam jeszcze bramkę. I tak nie może być. Sędzia nie może mieć wpływ na mecz takie. I może być tak, że jest... Jak jest mecz może na Puchar Polski, jest 2-2 i na koniec, na ostatnie 5 minut coś się zdarzy. Okej, okay, to jest taka sytuacja, że wiem, że sędzia nie chce zrobić jakąś przewagę, bo naprawdę to jest ważny mecz, jest 2-2 i jak raz się coś zdarzy i nie chce dać karę, to okej. Okay. To jeszcze może być okej, okay, nie? Ale jak jest taki mecz, że on widzi karę, wszyscy krzyczą, jednej zmiany, my mieliśmy karę, nie gwizda, oni mieli karę, nie gwizda, my mieliśmy karę, nie gwizda i patrzysz na ten mecz i mówisz, co się dzieje, czy on nie patrzy na mecz, czy on to nie widzi i później to nie jest, już nie jest hokej, nie? Jak on to puści, to nie fajnie się patrzy na to. To ma być szybki, agresywny mecz, nie? A jak wszyscy trzymają się tak i faule są, to nie jest okej. Okay. To już nie może tak być. Co dalej? Czy jest szansa, że wrócisz w ogóle jeszcze? Bo widzisz, ten logout trwa i trwa. Pewnie będzie tak, że jeżeli w styczniu rozgrywki NHL nie zostaną przywrócone, to zostanie odwołany cały sezon, bo już za chwilę zabraknie tego czasu. Czy jest szansa, że wrócisz po świętach? Jeszcze nie zrobiłem decyzji. Naprawdę w tej chwili, jak pojadę z powrotem do domu na święta, jestem trenować, jestem pogadać z tatą. Naprawdę on pomaga mi dużo z takimi decyzji. Zobaczę, co on powie. Ale wiem, że jak nie będzie sezon, to będę musiał gdzieś grać, nie? I potem zrobię decyzję. Naprawdę fajnie było w Polsce. Ja myślę, że byłem zaskoczony, że taki poziom jest w Polsce, że myślę, że w parę lat może ta liga naprawdę może lepiej grać i są szanse, bo jest talent i chłopaki dobrze jeżdżą, dobrze grają. Ja myślę, że w tej chwili mamy bardzo dobry trener, Marcin i ten nowy trener naprawdę mocno pracują, uczą chłopaków taki nowy styl, nowy system. I myślę, że są szanse, żeby polska liga była lepsza i lepsza, nie? Jeszcze jest dużo pracy, ale myślę, że poziom jest dobry. A czy jest w ogóle alternatywa, że grasz w jakimś innym klubie niż Samok, jeśli nie wystartuje NHL, czy na przykład, nie wiem, albo AHL, czy EHL, czy jakieś inne ligi? Nie, naprawdę nie mogę grać w AHL, tam w Stanach. Nie wiem, czy bym gdzieś indziej grał. Jakbym w Polsce grał, to bym w Samok grał. Nie jestem nigdzie indziej grać, naprawdę, ale zobaczymy. Do trenera podsiadły, czy obecność takiego człowieka jak Wolski w polskiej lidze, to czy dla drużyny Zagłębia, która jakby nie bije się o mistrzostwo polskie, czy to był jakiś bodziec w ogóle? No ja już powiedziałem o tym, że był to bodziec i to bardzo duży. Ja myślę, że dla tych młodych, dzisiaj wchodzących chłopaków, tam mieliśmy jednego 17-latka, gra przeciwko Wojtkowi dla niego, no to... No po prostu dreszczyk jakiś emocji na pewno po ciele przechodzi, bo ja bym taki na pewno miał. Także ja myślę, że właśnie tacy zawodnicy jak Wojtek,
będą podnosić ten poziom naszej ligi. Dlaczego? Dlatego, że każdy będzie chciał dorównać takiej gwieździe, jaką jest Wojtek. Będzie chciał tak grać. Będzie myślał, że jeżeli dorówna u nas w kraju Wojtkowi, to jest szansa, że zagra za ocean. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękujemy bardzo za przybycie.